Pszczoły brzęczą na buku. Nie słychać, bo zakłócają samochody. A tu Gledyczja trójcierniowa. Jesteśmy na Pogodnie w Szczecinie. W miejscu, gdzie rośnie dużo lip. W większości to są lipy drobnolistne, ale tu jest mieszanka odmian. Ulica dalej w lipach. W tą stronę w lipach. Tu się trochę wykruszyło stare. W tą stronę w lipach. Nowe dosadzane. Dalej stare. Cały plac obsadzony w lipach, które właśnie kwitną. Nie usłyszymy, czy brzęczą, bo akurat jest potańcówka. Na cmentarzu centralnym jest cała aleja lipy holenderskiej. Akurat zaczyna kwitnąć. Jak dalej sięgnąć? Same lipy. Właśnie kwitną, pachną. Nie usłyszymy, czy pszczoły brzyczą. Ludzie tańczą. Pszczoły pracują. W tamtą stronę cały czas lipy. Lipy. Tańczący. Lipy. Lipy. Już wiekowe. W tamtą stronę lipy. To jest Pogodno w Szczecinie. Lipa szerokolistna już przekwitła. A ta ma jeszcze daleko do kwitnienia. Nie wiem, co to jest za jedna. Dużo spadzi na niej. Także podwójna korzyść. Mieszanka lip tutaj jest. Świetny pożytek. A ta lipa, jak wspomniałem przed chwilą, już przekwitła. To lipa szerokolistna, cała klejąca. Oderwę jeden. Trzyma się lepki od spadzi. Ale tam, jak pokazywałem, obok dopiero będą kwitły. Kilka już przekwitło, ale podwójny pożytek. No właśnie kwitnie. I perspektywa. Na kolejne drzewa. No i ujęcie ze środka placu. Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie na Pogodnie. Wkoło lipy. Jedne kwitną, inne przekwitły. Jeszcze inne będą kwitły.